Witam, Enduro Concept Garage. Dzisiaj zajmiemy się wymianą oleju w silniku motocykla Honda CRF 250. W tym wypadku będzie to model X, ale nie ma to większego znaczenia. Nadeszła wiosna, trzeba wymienić olej. Dla niektórych jest to temat banalny, ale są też tacy, którzy będą to robili po raz pierwszy i zawsze lepiej jest zobaczyć najpierw w internecie, a potem robić to samodzielnie. Pierwszym etapem, jaki musimy przejść, to jest rozgrzanie motocykla, tak żeby olej był już ciepły, żeby nam szybciej schodził z silnika. A jeśli już mowa o spuszczaniu, to najlepiej do jakiegoś metalowego. Ja w tym przypadku mam starą brytwankę do ciasta. Będziemy potrzebowali filtr oleju. Jest to zamiennik, ale bardzo dobrze się spisuje, HF116. Klucz 13. Będziemy potrzebowali także klucza 8. Może być płaski, ja używam nasadowych. Jakaś przedłużka ewentualnie. No i co? I możemy zaczynać. Sobie jeszcze dam zapasową i możemy zaczynać wymianę oleju. I co? Wymiana oleju, jak się za chwilę okaże, jest banalnie prosta. Pod silnikiem tutaj znajduje się taka śruba. U mnie jest to śruba 12. Olej jest rozgrzany, odkręcamy tą śrubę. Przydałaby się przedłużka, ale niestety jedną ręką trzymam klucz, a drugą nagrywam, więc będę musiał sobie poradzić w taki sposób. No, odkręcamy ją. Nie wiem, czy wspomniałem o szmacie. Też się przyda. Chociażby po to, żeby rękę wyczyścić. Olej sobie zlatuje. Chwila cierpliwości. Im więcej go zejdzie, tym lepiej. W międzyczasie, jak nasz olej sobie tam ścieka, dostaniemy się do filtra oleju. W tym celu odkręcamy te dwie śruby. Klucz 8. Tak jak już mówiłem w poprzednim filmiku, że jedną ręką to się trudno wymienia olej lub reguluje zawory, że jedną ręką to, no właśnie, długa śruba na górze, zresztą było widać. I teraz tutaj jest ta pokrywka, pod którą znajduje się filtr oleju i ją musimy delikatnie otworzyć. Ja do tego celu posłużę się śrubokrętem. Nie wiem, czy mi się to uda zrobić jedną ręką, ponieważ tam pod spodem jest taka sprężynka i z obawy o to, żeby mi to po prostu tutaj nie odskoczyło, żebym czegoś nie zgubił albo nie pobrudził, to zrobię to, spauzuję na chwilę nagrywanie i po prostu otworzę to używając obu rąk. Robimy to delikatnie, żeby nie uszkodzić niczego. Najlepiej raz z jednej, raz z drugiej strony, pomału. Ja robię to tutaj, tylko gdzie są
otwory na śruby, żeby nie skaleczyć miejsca, w którym jest uszczelka. Ok, olej leci, odskoczyło. I tak to wygląda. Warto jest też zabezpieczyć podłoże, żeby ten olej nie leciał na ziemię. Jedna kropla oleju potrafi zanieczyścić bardzo dużo litrów wody. Nie pamiętam, czy 1000, czy kilka tysięcy. W każdym razie zwracamy uwagę na ekologię. Ludzie wystarczająco narzekają na tych, co jeżdżą na krosach. Więc nie ma powodu, żeby narzekali jeszcze, że zanieczyszczają środowisko. Ten filtr ze sprężynką wygląda tak. On tam wchodzi. Wymienię go teraz na nowy. Przekładam sprężynkę. Ta sprężynka musi wejść tam, w to gniazdo. No i co? Pozostaje już nam tylko założenie tej pokrywki. Zwróćcie uwagę na otwory. Na dole są dwa. Na górze jest jeden i to samo tutaj. Dwa i na górze jeden. Zakładamy to tym pojedynczym otworem do góry. Teraz pozostaje już nam tylko przykręcić te śrubki. Przykręcam. Śruby są dokręcone. I teraz co? Teraz olej już spuszczony. Przykręcimy śrubę spustową z powrotem. Tutaj przy dokręcaniu trzeba pamiętać, żeby nie zerwać tego gwintu, więc przykręcamy to z wyczuciem. Oczywiście nie ręką, ja tutaj zastosuję za chwilę przedłużenie. O, tutaj nie trzeba przykręcać bardzo, bardzo mocno. I ok, przechodzimy do następnego etapu. Oleju zlałem z silnika prawie litr. Nie wiem, czy to będzie widać, ale chyba tak. I teraz świeżego oleju dolejemy tędy. Tutaj mamy bagnet. Na bagnecie jest podziałka. Nie może tego oleju być ani więcej, ani mniej. Musi się mieścić tutaj w tych granicach zaznaczonych na bagnecie. Więc tak, ja użyję sobie takiej butelki. To jest butelka po jakimś oleju do mieszanki, ale naleję sobie do niej oleju. Bo tu przez ten sprytny dzióbek będzie dużo łatwiej wlać olej do silnika.
niż przez jakiś lejek. Więc naleję sobie tego oleju tutaj i będę go za chwilę wlewał tam. Ok, olej mam wlany do butelki i teraz przelewam go po prostu. Bardzo dobrze to idzie. Sprawdzę poziom. Wkręcam bagnet do końca. Oczywiście motocykl musi stać w poziomie. Tak, wydaje się, że jest wystarczająco dużo. Olej wlany, bagnet zakręcony. Po wlaniu oleju poziom był ok, ale teraz uwaga. Pamiętacie, że zmieniliśmy filtr oleju. Tutaj cała ta komora w tej chwili jest pusta, a zostanie wypełniona olejem, więc troszkę tego oleju nam ubędzie. Teraz musimy odpalić silnik, pozwolić mu pochodzić sobie przez chwilę. Jak ten olej wejdzie tutaj do filtra oleju, sprawdzić jeszcze raz poziom. Jeżeli będzie za mało, dolać odrobinę i to wszystko. Wiem, że to banalny temat, ale być może niektórym się przyda. Jeżeli się podobało, to dawajcie łapki w górę. Jak chcecie zobaczyć więcej filmików, subskrybujcie kanał. Już wkrótce następny filmik. Tym razem zajmiemy się wymianą oleju w skrzyni biegów. To na razie wszystko. Pozdrawiam. Enduro Concept Garage. Na razie. I jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem. Stary olej i stary filtr to nie są rzeczy, które się wyrzuca do śmietnika. Oddajemy najlepiej w punkcie tam, gdzie wymieniają oleje. Tam z pewnością będziemy mogli oddać takie rzeczy do recyklingu. Na razie pozdrawiam. Do następnego filmiku. Cześć.